Ksiądz rektor raczył tutaj przywołać pewne fakty. Ja bym tylko na początku odwołał się do jeszcze jednego faktu. Ta funkcja przewodniczący Rady Duszpasterstwa Młodzieży to jest moją najmłodszą funkcją, a jedną z najstarszych, jeżeli chodzi o kapłaństwo, to oprócz 50 lat życia, to jest 25 lat od święceń prezbiteratu i przez te 25 lat ja uczę w szkole, w tym 24 lata w jednej szkole. Wow, tak. Może nie wyglądam, ale ta szkoła jest taka szczególna. Wiem, że się to nagrywa, więc nie będę używał słów, z których bym się musiał tłumaczyć przed panią dyrektor. To jest liceum Władysława IV na Pradze. Dlaczego to zaznaczam? Bo w pewnym momencie chciałbym się odnieść również do moich doświadczeń duszpasterskich, które są w pewnych przestrzeniach ciągle aktualne. Ale jeżeli jesteśmy tutaj we Wrocławiu, mówimy na temat życia Kościoła, mówimy o doświadczeniach duszpasterskich, to nie sposób również nie zaznaczyć jeszcze jednej rzeczy. Ja przez pewien czas dość dynamicznie zajmowałem się historią Kościoła i tutaj bardzo serdecznie w tym miejscu i w tej wspólnocie chciałem podziękować księdzu profesorowi Swastkowi, który był recenzentem mojej pracy doktorskiej. A więc również i ten etap i właściwie jeden z pierwszych moich kontaktów takich szczególnych z Wrocławiem to był właśnie dzięki księdzu profesorowi. Ale też to zaznaczam, bo pewne elementy historyczne również chciałbym tutaj przywołać. Moi drodzy, refleksja, która chciałbym, żeby nam towarzyszyła, została nazwana takimi słowami: Duch Święty, źródłem młodości Kościoła. I właściwie, kiedy przywołujemy te słowa, to myślę, że uświadamiamy sobie, że młodość Kościoła to jest zawsze ta sytuacja, ten czas, ta wspólnota, która pokazuje, że wspólnota Kościoła żyje, a żyje, bo jest przepełniona, mówimy, mocą Ducha Świętego. A skoro tak mówimy, to ostatecznie rzecz biorąc dotykamy tej prawdy, że Bóg żyje z całą swoją mocą, z objawieniem swojej prawdy, z owocami, z tymi wszystkimi charyzmatami, które tutaj ksiądz profesor Mariusz przywoływał, biskup Jacek, ja też do nich jeszcze w pewnych momentach nawiążę. I tutaj stajemy wobec takiej refleksji, nie po to, żebyśmy tylko uświadamiali sobie, jak to było, ale ostatecznie rzecz biorąc, zaczynając od siebie, żebyśmy potrafili zobaczyć, co my powinniśmy zrobić, aby ta młodość Kościoła była w nas, aby dzięki nam była obok nas, w tych, którzy zostali nam zawierzeni w taki lub inny sposób, w różnorakich wspólnotach, na tak wielu drogach naszego życiowego powołania. I chciałbym tutaj do mojej refleksji wykorzystać te słowa, które też już ksiądz profesor Mariusz tutaj cytował z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, 8 wiersz. Te wyjątkowe słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do uczniów, zanim wstąpił do nieba. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Słowa, myślę, że nie tyle ważne, chociażby w perspektywie najbliższego roku czy najbliższego etapu życia Kościoła i programu duszpasterskiego, kiedy zastanawiamy się nad sakramentem bierzmowania, ale słowa, które uświadamiają nie tylko biskupom, szafarzom sakramentu, ale każdemu z nas pewną rzeczywistość i pewne bogactwo. Jeżeli przyjmiesz Ducha, a tak naprawdę zacznie w tobie żyć Jego moc, będziesz Jego świadkiem. I tutaj odwołując się do tych trzech elementów, kiedy Chrystus zaczyna od stwierdzenia, Duch Święty stąpi na was. Ja chciałbym przywołać każdemu z nas tutaj pokrótce drogę, jaką przechodzili apostołowie do tego momentu, kiedy usłyszeli te słowa na górze w niebo wstąpienia, a później szczególnie, kiedy za 10 dni otrzymali Ducha i poszli i stali się świadkami, bo moc była w nich, moc Ducha Świętego. Bóg żył w nich. Oni żyli mocą Boga.
Oni stawali się świadkami tej mocy. Mocy Jezusa Chrystusa, którą Chrystus im obiecał, którą przyjęli i którą zanieśli rzeczywiście po krańce świata. Jeżeli chodzi o te etapy apostolskiej drogi, to chciałbym się tu odwołać do takich momentów. Po pierwsze, oczywiście przeżywali swoje życie, różnorakie życie, życie rodzinne, życie swoich różnych zawodów, różnych swoich posłannictw, różnych doświadczeń. Właściwie historia każdego z apostołów pokazuje różnorodność, jakże nam również jest łatwo wtedy odczytać siebie, czy zobaczyć tych, którzy są obok nas. I przyszedł taki moment, gdzie w to życie przyszedł Chrystus. Stanął obok nich na różne sposoby, w różnych okolicznościach, ale w taki lub inny sposób powołał ich i sprawił, że oni zaczęli mu towarzyszyć. I to towarzyszenie przyniosło pewne doświadczenia, przyniosło pewne obrazy. Wsłuchiwali się w słowa Jezusa, byli uczestnikami różnych dzieł, których On dokonywał. I przecież Ewangelie chociażby teraz, czasów wakacji, niedziel, pokazywały te różne momenty, kiedy uczniowie stawali wobec różnych wyzwań. I przychodzi taka chwila. Chociażby Mateusz w 10 rozdziale to zapisuje, kiedy Chrystus przywołuje uczniów i posyła ich, udzielając im władzy nad duchami, mówiąc: idźcie do tych, co poginęli, głoście, bliskie jest królestwo, ja już tutaj skracam te słowa, i potem mówi: uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Udzielił im władzę. Oto otrzymali pewną swoistą namiastkę tego, co potem stało się ich udziałem od momentu zesłania Ducha Świętego. Chrystus im powierzył swoją moc na ten czas misji. Dobrze wiemy, że wtedy, kiedy oni wrócili, cieszyli się, radowali, opowiadali jeden przez drugiego, czego to ta moc Chrystusa nie dokonała przez nich. Ale potem pojawia się jeszcze taki moment, bardzo ważny, bo myślę, że on też jest bardzo mocno wpisany. Moment, który zapisuje święty Marek, szczególnie w 9 rozdziale. Historia, która się rozpoczyna po Górze Przemienienia. Kiedy Chrystus z Piotrem, Jakubem i Janem schodzi na dół i tam jest tych 9 pozostałych. Powtarzam, kilka tygodni po tej wyprawie misyjnej, po tej wyprawie i tym etapie sukcesu. I podchodzi do Jezusa człowiek, jest duży harmider, duże zgromadzenie. I mówi: przyprowadziłem do ciebie mojego syna, a twoi uczniowie nie potrafili go uzdrowić. Wtedy Chrystus komentuje to we właściwy sposób, jeżeli chodzi o uczniów. Wtedy ten ojciec mówi: jeśli coś możesz, to pomóż. Chrystus odpowiada słowa mnie szczególnie bliskie od wielu lat. Jeśli możesz, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I potem mówi cudowne sformułowanie: przyprowadźcie go do mnie. I go uzdrawia. A kiedy uczniowie potem pytają, dlaczego nie mogli, mówi: ten rodzaj można tylko modlitwą i postem. I to jest bardzo szczególna lekcja. Jeżeli mówimy o to życie mocy Boga w człowieku, że nie można się do tego przyzwyczaić, nie można zostać specjalistą, to rzeczywiście jest moc Boga. I to, co idzie dalej, to chociażby ta niepojęta w tamtym momencie sytuacja ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus, my mówimy, ustanawia Eucharystię, kiedy mówi: to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie i daję. Tak samo, kiedy mówi o krwi. Zobaczcie, moi drodzy, to jest przecież jakby kolejny etap, kiedy oni otrzymują swoistą zapowiedź, oto będziecie uczestniczyli nie tylko wyjątkowo w pewnym momencie, doraźnie w jakiejś misji, oto otrzymacie tę niesamowitą łaskę, ten dar uczestniczenia i trwania w moim życiu. Ostatecznie rzecz biorąc, nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, można byłoby powiedzieć: będą przychodzili do mnie, ale w was. I będą mówili tobie: niech Chrystus przez ciebie dopełni tych dzieł, z którymi ja dzisiaj przychodzę i proszę cię o nich. I potem przychodzą te niesamowite momenty,
Szczególnie Jan to zapisuje w 20 rozdziale, od 19 wiersza się to zaczyna, kiedy mówi: wieczorem pierwszego dnia tygodnia, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Pokazał ręce i bok, a potem Jezus mówi: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W dniu zmartwychwstania, do tych zalęknionych. Mówi o czym? Przypominamy sobie te wszystkie sytuacje, kiedy Chrystus w czasie swojego nauczania, swojej misji mówił do kogoś: odpuszczone są ci twoje grzechy. I przeważnie wtedy się zaczyna komentarz obok: bluźni, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Uczniowie przecież mieli świadomość, wiedzę, pamięć o tych doświadczeniach, o tej sytuacji, może o refleksji takiej samej w nich. I Chrystus w tym momencie tego pierwszego spotkania mówi: ja wam przekażę tę tajemnicę, ten dar. Będziecie darem Boga dla świata. Przychodzi zesłanie Ducha Świętego. Ten dar otrzymują i znamienne jest to, co święty Piotr mówi potem w tej mowie, kiedy wyszli z wieczernika. Tu już tylko pewna kwintesencja. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. I zobaczcie, moi drodzy, w tym się tak naprawdę zaczyna ożywiać potem ta misja, kiedy chociażby w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale to sławetne, wyjątkowe wydarzenie, kiedy wchodzą na modlitwę apostołowie i ten chromy prosi o jałmużnę. I Piotr wtedy mówi: nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. To żyje, to działa. To nie jest, ktoś by powiedział, tylko, że 3000 mężczyzn się nawróciło po pierwszej mowie. To rzeczywiście zaczyna przybierać te formy dla tych, którzy może są obok. Właśnie tych, tego niesamowitego dzieła, gdzie ta moc Boga rzeczywiście żyje w tych ludziach, a przez nich żyje dla innych. I ostatni fragment z tej drogi apostołów, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, kiedy Piotr i Jan przybywają do Samarii. I Łukasz zapisuje, że kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Potem się pojawia jeszcze ta historia z tym sławetnym Szymonem, magiem, który próbuje kupić od apostołów tę zdolność i przymiot udzielania Ducha Świętego. Moi drodzy, ta krótka droga tylko dlatego została przeze mnie przywołana, żeby pokazać, że ostatecznie rzecz biorąc, w życiu każdego człowieka wiary, w życiu wspólnoty Kościoła, będzie możliwa ta młodość, będzie możliwa ta tajemnica rzeczywiście rozwijania tych darów, kiedy ci, którzy są członkami Kościoła, ci, którzy stanowią bogactwo tej wspólnoty, będą potrafili właśnie w taki sposób to przeżywać, przyjmować, tym żyć. Bóg żyje, działa, rozwija te swoje dzieła. Jeżeli byśmy chcieli zrobić kolejny krok, kiedy przywołujemy te słowa Chrystusa z momentu wniebowstąpienia, Chrystus mówi o tym, jak otrzymacie Ducha, przyjmiecie Ducha, otrzymacie Jego moc. I tutaj chciałbym odwołać się do kilku przykładów z historii Kościoła. Bo zobaczcie, moi drodzy, ta młodość Kościoła to nie jest na całe szczęście tylko ta pierwotna wspólnota chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa. To rzeczywiście się realizuje, ale się dokonuje w tak niesamowitych okolicznościach. Można byłoby wręcz powiedzieć, że niektóre rozwijają się w taki, wydawałoby się, przewidywalny sposób,
ale inne objawiają się wtedy, kiedy wydawałoby się, że wszystko zaczyna się walić, sypać, że ludzie zapominają, odchodzą, że to nie jest ta młodość Kościoła, to już jest starość, tylko w tym złym tego słowa znaczeniu. To wszystko, co już się nie zmienia, to wszystko, co już tylko w sposób schematyczny trwa przy czymś i wspomina, co było kiedyś. A kiedy wspominamy o tym, zacznijmy od dzisiejszego patrona, świętego Augustyna, święty Benedykt, święty Bazylii. Przecież do dzisiaj właśnie oni, to wszystko, co oni poprzez swoje dzieło, swoje życie, swoją moc, jaką Bóg im ofiarował, jaką oni przyjęli, to wszystko trwa do dzisiaj w tych regułach zakonnych, w tych wszystkich cudownych dziełach, które od tylu wieków były tą niesamowitą drogą, zaproszeniem dla ludzi, którzy mówili tutaj, rzeczywiście, na tej drodze, w tym miejscu, w taki sposób przeżywając moje życie z Bogiem, jest możliwość, aby ta moc ducha rzeczywiście we mnie była rozwijana, abym ja potrafił się na nią otworzyć, abym potrafił nią żyć, abym potrafił przekazać ją innym. Jeżeli już mówimy o tym, no to przywołajmy to doświadczenia już potem z XII, przełomu XIII wieku, kiedy się pojawia święty Franciszek i święty Dominik. Ta też wyjątkowa okoliczność życia i ówczesnej Europy, Kościoła, ale również i tych dwóch świętych, zaczynając chociażby od świętego Franciszka, tego, który właśnie w tak niesamowicie przejrzysty i bardzo konkretny sposób mówi, to ja spróbuję tym żyć. Ja pozwalam sobie w niektórych momentach przywołać taką refleksję, że w życiu Kościoła jest takie doświadczenie, że wtedy, kiedy było ciężko i trudno, kiedy wydawałoby się, że to wszystko przygasa, właśnie, że ta młodość i ta wrażliwość ducha zaczyna gasnąć. Właściwie były możliwe dwie drogi. Pierwsza to była taka, kiedy stawał ktoś i mówi, jest źle, bo oni są źli. I próbował innych zmieniać. I zasadniczo to doprowadzało do jeszcze większego podziału, trudności, zamieszania. Ale zasadniczo w takich momentach pojawiają się również i tacy, którzy mówią, jest źle, jest trudno, ja spróbuję się zmienić. I oni byli tym źródłem reformy, odnowy. Stawali obok nich inni, którzy mówili, my razem z Tobą. To jest przecież to doświadczenie, powtarzam, Franciszek, Dominik, już nie mówiąc o tym, że przecież właśnie, jeżeli chodzi o świętego Dominika, to jest ten moment, kiedy on zaczyna i cały jego zakon rozpowszechniać modlitwę różańcową. Ten czas XIII wieku, to jest również to niesamowite doświadczenie w życiu Kościoła, kiedy pojawiają się cuda eucharystyczne, kiedy się pojawia tajemnica i doświadczenie uroczystości Bożego Ciała, kiedy rozwija się kult adoracji. To jest ta niesamowita sprawa, którą warto tutaj przywołać, ale skoro jesteśmy przy tym, to też miejmy świadomość, że w 1215 roku, w czasie Soboru Laterańskiego IV, wtedy pojawił się jeden z zapisów tego soboru, który my kojarzymy jako przykazanie kościelne o komunii przynajmniej raz w roku w okresie Wielkanocy. To nie było tak powszechne. Z różnych powodów, nie czas i miejsce to rozwijać. Ale przywołam jeszcze jeden fakt. 14 lat później, w 29 roku, 1229, w Tuluzie miał miejsce pierwszy synod nazywany inkwizycyjnym. I tam w jednym punkcie pojawia się takie stwierdzenie, że biorąc pod uwagę trudność, zamieszanie, pewne wyzwanie, które stoi przed ludźmi, to jeżeli ktoś przynajmniej 3 razy do roku nie przyjmie komunii, można domniemywać, że jest zarażony tą herezją. Jakby swoiste połączenie pewnej ilości, ale poprzez tę ilość jakby pokazanie pewnego bogactwa, pewnej tajemnicy, pewnej żywotności Kościoła i tego wszystkiego, co jest mocą Ducha Świętego. Jeżeli jesteśmy przy tym, to oczywiście warto przypomnieć, że połowa XV wieku to jest Tomasz Akempis i to niesamowite dzieło o naśladowaniu Chrystusa. Później przełom XV-XVI wieku ci niesamowici mistycy hiszpańscy. To jest przecież ten bardzo wyjątkowy czas, jeżeli chodzi o samą Hiszpanię, jeżeli chodzi o Europę, ale Jan od Krzyża, Teresa z Avila, ostatecznie rzecz biorąc Ignacy Loyola i zakon jezuitów. Właśnie w tamtym momencie przychodzą ci, którzy mówią, ale my chcemy
to, co głębiej my chcemy we wspólnocie Kościoła, my chcemy to, co biskup Jacek mówił, w zaufaniu dla tych, którzy odpowiadają za czystość, za wielkość Kościoła, za moc Ducha Świętego, chcemy być posłuszni, chcemy odczytywać to, co jest drogą Boga we wspólnocie Kościoła. I tutaj bym odwołał się jeszcze do dwóch, właściwie trzech momentów, jakże niesamowicie, myślę, że ważnych. Mianowicie święty Jan Maria Wianney. Kiedy człowiek sobie uświadamia, że on przyjął święcenia kapłańskie w 1815 roku, w momencie, kiedy tak naprawdę dochodzi do pewnego zamknięcia tego okresu rewolucji francuskiej, tego okresu napoleońskiego, on wtedy zostaje kapłanem. Po tylu zamieszaniach tych wszystkich dziesięcioleci, po tych ogromnych tragediach, rzeziach, ale i tych niesamowitych ideach, które próbowały w ogóle usunąć Boga, to wszystko, co jest nadprzyrodzone. I pojawia się ta wielka tęsknota za intelektem. Przychodzi Jan Maria Wianney, ten, o którym krążą różne historyjki, łącznie z tą, że kiedy był w czasie formacji jeszcze do kapłaństwa, kiedyś usłyszał, że ty, Wianney, jesteś głupi jak osioł. A on miał odpowiedzieć, to nawet i dobrze, bo jeżeli oślą szczęką przez Samsona Pan Bóg dokonał tyle dzieł, to czego dokona przez całego osła? Ale pamiętamy, on poszedł do tego Ars, jakby w tym rozumieniu, tam było tak źle, już pewnie nic nie popsuje. Potem musieli specjalnie linię kolejową dociągnąć, bo tylu ludzi chciało tam jechać, właśnie do niego, słuchać jego słowa, przystąpić do sakramentu pokuty. Właśnie w tamtym momencie. Dlaczego? Dlatego, że był rzeczywiście człowiekiem, kapłanem, którym Duch Święty żył, działał. Bóg był żywy w nim, chociaż związane to było z tak wieloma różnymi refleksjami. 100 lat temu Fatima, Najczystsze Serce Maryi, modlitwa różańcowa znów. Wcześniej jeszcze kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, Małgorzata Alacoque, końcówka XVII wieku. Zobaczcie, moi drodzy, to jest ten niesamowity moment, który oczywiście jest zaproszeniem na różne inne jeszcze refleksje, ale tylko pokazujące, że Pan Bóg daje ten dar. Pan Bóg przemawia do serc i Bogu dzięki, że byli ludzie, dzisiaj mówimy święci, ci, którzy potrafili to odczytać, ci, którzy potrafili tym żyć. I jako ostatnią chciałbym przywołać świętą Faustynę. W mojej diecezji warszawsko-praskiej leży miejscowość Ostrówek. Parafia kiedyś Klębów. To tam, w oktawie Bożego Ciała 1925 roku, Helena Kowalska złożyła ślub czystości. Zanim 1 sierpnia 1925 roku już z posagiem wypracowanym właśnie urodziny Lipszyców w Ostrówku mogła wstąpić do klasztoru na Żytniej Warszawy. Ale uświadommy sobie, że kiedy pojawiają się objawienia, zaczynają się w 1931 roku, w 1935 Chrystus przekazuje Faustynie modlitwę koronki do Bożego Miłosierdzia, to jest taka niesamowita tajemnica. Rok temu, kiedy były Światowe Dni Młodzieży, w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu ustawiono taki pawilon o historii Polski. I niesamowitym był taki moment, kiedy była taka część w tym pawilonie, gdzie wchodząc z głośnika bardzo delikatnie, ale bardzo sugestywnie płynął tekst modlitwy koronki dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wchodzisz, ale widzisz Stalina i Hitlera. Dopiero jak się odwróciłeś, szukałeś głośnika, skąd płynie ten dźwięk słowa modlitwy, to można było zobaczyć Faustynę. I rozmawiałem z tym, który tworzył ten pawilon. Mówi, księże biskupie, o to właśnie mi chodziło, żeby pokazać, że w tym czasie, kiedy te totalitaryzmy się rodziły, rozwijały, kiedy jeszcze dla wielu jeszcze było niejasne, właściwie za chwilę miało się objawić to, gdzie ludzie mówili, gdzie jest Bóg. Staje Faustyna i mówi, Bóg jest i Jego miłosierdzie trwa. A jest ono jest zaproszeniem dla każdego, kto będzie chciał tym żyć. I drodzy moi, ostatni etap refleksji, kiedy Chrystus mówi, jak otrzymacie Ducha i przyjmiecie Jego moc, będziecie moimi świadkami. Doświadczenie Kościoła, w którym żyje Bóg, w którym żyje moc Boga,
Doświadczenie człowieka, Kościoła, w którym żyje moc Boga. To jest ta młodość ducha i młodość Kościoła. I chciałbym zaproponować taką refleksję, pozytywną refleksję. Bo każdy z nas ma wiele różnych przykładów, zapewne pokazujących niewłaściwe podejście. I chciałbym przejść tę refleksję najpierw przez sakrament. Zobaczcie, ile jest obok nas, albo jak piękne jest, kiedy tego doświadczamy, kiedy możemy to zobaczyć, kiedy może wielu z nas tego doświadcza, albo widzimy obok siebie ludzi, którzy w taki sposób przeżywają, kiedy rzeczywiście Bóg w nich żyje, kiedy oni potrafią odczytać i zobaczyć tę żywotność Boga w swoim życiu. Sakrament chrztu. Ja niedawno, powiem wprost, moja siostra, mój siostrzeniec spodziewa się drugiego dziecka. 12 tydzień. Pokazali mojej siostrze, babci, zdjęcie USG. Maluszka. I ona mówi, cudo. Po prostu wszystko. Główka, rączki, tułów, nóżki. Inne moje znajome wychowanki mówią, ksiądz biskup pasjonuje. Przecież oczywiste, że w tym to jeszcze wszystko widać. Potem się przekręci i tylko kawałek pokaże. Ale słowa mojej siostry, powtarzam, babci, która właściwie wypowiada słowa zachwytu nad wnukiem, ale przede wszystkim nad darem Pana Boga. Zobaczcie, to jest przecież to niesamowite. Jakże piękne, jakże ważne, kiedy ta tajemnica wrażliwości, tego szacunku, tego niesamowitego uwielbienia dla Boga za ten dar życia się realizuje. Kiedy ci rodzice, a obok nich tak wielu innych, doświadcza właśnie tej tajemnicy, kiedy, że Bóg wszedł i zaznaczył to swoje życie w życiu tego dziecka. Zobaczcie, nie zapominajmy, że to jest owoc ich życia, życia ich najbliższych, tych, którzy się modlą. To jest owoc na pewno też wspólnoty parafialnej, która się modli, różnych dzieł, również nie mam żadnej wątpliwości tego niesamowitego dzieła, jeżeli chodzi o tą modlitwę za nienarodzonych. To jest przecież, tym wszystkim się to skupia. I kiedy tego doświadczam, mówimy, jak cudownie. Zaznaczam, mamy zapewne wiele innych refleksji przeciwnych, ale zróbmy, zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby było właśnie tak cudownie. Żeby wielu, żeby każdy potrafił właśnie w taki sposób na to patrzeć, kiedy mówimy o małym dziecku, sakrament chrztu, ale kiedy mówimy również o dorosłych. W 96 roku, w tych dniach, nie jestem w stanie sobie dokładnie przypomnieć daty pogrzebu, ale 24 sierpnia utopił się mój uczeń. Właściwie na tydzień przed rozpoczęciem klasy maturalnej. Na oczach swojej koleżanki z klasy, mojej uczennicy, dziewczyny jego. I pamiętam do dzisiaj ten pogrzeb. Pamiętam ten moment, kiedy ciało Marcina, bo tak ma na imię, było wkładane do grobu i ta jego koleżanka, Ewa, wtuliła się w swojego tatę, ja stałem za nim, złapała moje dłonie. Myślałem, że mi je zmiażdży. Później, kiedy ileś lat później ją przygotowałem, jeszcze nie powiedziałem, że ona była nieochrzczona, chociaż chodziła na lekcje religii i w takim stanie wtedy przeżywała te wydarzenia. Kiedy ją potem szykowałem do chrztu, już jako studentkę, to ona mi wtedy przypomniała, że wtedy w czasie tego pogrzebu ja jej uczyniłem znak krzyża na czole. I ona mówi, księże Marku, wtedy spłynął na mnie pokój. Ja doświadczyłam Boga. W takim momencie. Ja nie mówię o sobie w tym momencie, mówię o tajemnicy Boga, która dotyka człowieka i w momencie, który dla wielu może być, mógłby być odrzuceniem i odejściem, dla niej był momentem przytulenia się do Pana Boga. To żyje. Kiedy mówimy o Eucharystii, można na wiele różnych sposobów to rozwijać, ale kiedy patrzymy na małe dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii, ja nie zapomnę, jak byłem proboszczem w katedrze, takiej historii, kiedy jeden mały przygotowujący się do pierwszej komunii, zaczął swoich rodziców wypytywać o różne rzeczy. I w pewnym momencie mówi, moi rodzice, kiedy ja przyjmę komunię, będziecie ze mną przyjmować. Oni mówią, no nie.
A dlaczego nie? Bo nie możemy. A dlaczego nie możecie? Bo nie mamy sakramentu małżeństwa. A dlaczego nie macie? No bo nie wzięliśmy. A możecie? Możemy. To dlaczego nie przyjmujecie? On jeszcze nie przyjął w pełni sakramentu Eucharystii, ale już na mocy, można powiedzieć, sakramentu chrztu stał się świadkiem, swoistym apostołem, takim źródłem tego żyjącego Boga dla swoich rodziców. Przyjęli wcześniej, chociaż jak spisywałem z nimi protokół, mówię, tylko że ma być to dobrowolne, nie, że was zmusił. Zaświadczali i do dzisiaj widać, że jest dobrowolny. Ale moi drodzy, zobaczcie, ja mam świadomość, że stajemy wobec, powtarzam, wielu różnych innych również refleksji. Ale jakże ważne jest to, że to żyje również w takim momencie, że żyje to w takich tajemnicach, że Pan Bóg te swoje owoce wpisał w życie każdego najmniejszego. My zróbmy wszystko, żeby to obronić. Kiedy mówimy o sakramencie pokuty, bardzo wiele można tutaj przywołać refleksji, ale przywołam tylko jedną. W 2001 roku papież Jan Paweł II w kolejnym swoim liście, przepraszam, to był drugi rok, 2002, w liście do kapłanów komentował sakrament pokuty, opierając się na historii Zacheusza. I tam, nawiązując trochę do całego wydarzenia Zacheusza, odwołał się do takiego obrazu i takiego stwierdzenia, mówiąc, że kiedy człowiek rozpoczyna swą drogę ku nawróceniu, to Bóg już mieszka w domu jego życia. To rzeczywiście już potwierdza, że to w nim żyje, to jest. Co zrobić, żeby to obronić, żeby to wzbudzić? To jest ciągłe tylko dla nas zaproszenie. Jeżeli mówimy o sakramencie bierzmowania, można tutaj przywołać wiele historii, ale odwołam się do jednej. Słyszałem historię z mojej diecezji, gdzie pewna grupa młodzieży zadecydowała sobie, że po przyjęciu sakramentu bierzmowania złoży rezygnację z religii. Żeby udowodnić, że słowa, że jest to uroczyste pożegnanie z Kościołem w ich życiu stanie się faktem. Ja usłyszałem to kilka miesięcy później od jednego z księży, a on usłyszał od rodziców jednego z chłopaków. I po sakramencie bierzmowania jeden z chłopaków z tej klasy, kiedy przyszedł do szkoły, powiedział do swoich kolegów i koleżanek: nie, ja tego nie zrobię, i podarł tu już napisaną prośbę, podanie o rezygnację. To w jaki sposób tłumaczył, najkrócej można byłoby tylko powiedzieć w ten sposób, że ten sakrament rzeczywiście w takich momencie i w takich okolicznościach, jakby z takim preludium, był dla niego doświadczeniem obecności i mocy Boga na miarę jego rozeznania i na miarę jego wieku. Ale był. I to zaczęło w nim żyć, a przez niego zaczęło żyć w innych. Sakrament chorych. Święty ojciec Pio, kiedy 15 ponad lat temu była jego kanonizacja, był taki program i taka refleksja o czymś, co świat nazywa dar uzdrawiania. I tam wtedy jeden z kapucynów to w ten sposób tłumaczył, że kiedy ojciec Pio stawał wobec daru tajemnicy cierpienia, choroby, to on ją przyjmował jako pewien dar, pewien plan Boga, z którym jest związane jakieś dobro. Trudno określić, czyje dobro i dla kogo dobro, ale jest. I teraz człowiek, jeżeli to przyjmuje w ufności, ale również on, kiedy stawał jako ten, kogo proszono, módl się, abym wyzdrowiał, to szanując plan Pana Boga, mówi: zabierz ten plan temu człowiekowi, ja wezmę go na siebie. Ja poniosę tę chorobę we mnie. Dobrze wiemy i myślę, że macie sami bardzo wiele takich doświadczeń, refleksji, jak wielu jest ludzi przeżywających cierpienie, które jest dla nich i dla nas przede wszystkim niesamowitym znakiem i świadectwem bliskości i mocy Boga. I tutaj jeszcze tylko małżeństwo i kapłaństwo. Jeżeli mówimy o małżeństwie, to bez wątpienia podstawowe stwierdzenie, przymierze, tajemnica jedności, gdzie Chrystus jest również więzią tego ich przymierza małżeńskiego. Na różny sposób przeżywana, odkrywana, odbudowywana. Ja mam bardzo wielu różnych swoich wychowanków, którzy po iluś latach mówią: teraz dopiero wiemy jak. Ale jakże ważne jest, że próbują, że starają się, że niosą w sobie tę odpowiedzialność, tę gorliwość, tę przede wszystkim wartość, że stanęli wobec Pana Boga, a Bóg mówi: ja ci pomogę.
Jeżeli mówimy o kapłaństwie, to już każdy z nas, kapłanów, ma swoje doświadczenia, ale kiedy dzisiaj żeśmy sprawowali Eucharystię? Myślę, że to jest najbardziej wymowne, kiedy bierzemy chleb, wino i kiedy mówimy ciało, że wypowiadamy i ubecniamy tajemnicę Chrystusa. I w tym chlebie i w tym winie jest życie każdego, kto jest w tej wspólnocie obecnej, każdego, kto przeżywa dar tej wspólnoty na różnoraki sposób. Jak to wtedy niesamowicie mobilizuje, żeby tego nie zmarnować. To jest wyjątkowe, to jest jedyne. Bóg żyje i ma żyć przez nas, dla nich. Moi drodzy, tutaj chciałbym jeszcze odwołać się tylko do jednego przykładu i zakończyć dwoma refleksjami. A propos tego przykładu i tego żyjącego Boga. Myślę, że sami macie wiele takich refleksji, które są związane chociażby z modlitwą różańcową. W mojej diecezji warszawsko-praskiej róże różańcowe, rodzinne, ale i te stanowe są rzeczywiście ogromną siłą i to się niesamowicie mocno rozwija. Kilka miesięcy temu słyszałem takie świadectwo młodego człowieka, którego synek bardzo ciężko zachorował. Była właściwie walka o jego życie. On zawierzając to, walcząc z jakąś swoją bezradnością i swoim zwątpieniem, ciągle powtarzał słowa, które żona mu mówiła: tylko nie trać nadziei. Ale jednocześnie cała ogromna moc ludzi, która trwała na modlitwie razem z nim, przeżywała tę wspólnotę. I to jest właśnie też ten niesamowity dar tej młodości Kościoła, tej mocy, tego życia Boga, która nie jest formą, jest doświadczeniem. I wtedy mamy szansę przeżyć to, co tutaj też ksiądz profesor wspominał, kiedy mówił o owocach ducha. Ja sobie zawsze tak to przypominam, że te słowa świętego Pawła z listu do Galatów to jest właściwie taka niesamowita zachęta albo też taki moment pewnej refleksji dla nas, żebyśmy potrafili zobaczyć, czy rzeczywiście ta moc Boga w nas jest, czy rzeczywiście żyjemy tym darem Ducha Świętego. Nie tymi określeniami miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, które my próbujemy definiować, ale pewnym doświadczeniem. Kiedy człowiek wchodzi w pewien czas, kiedy wchodzi w pewną tajemnicę obecności, działania i mocy Boga i mówi: ja tego doświadczyłem, Bóg w tym jest. I tego życzę każdemu z nas, a na zakończenie taka refleksja z XVI wieku. Papież Pius IV, stryj Karola Boromeusza Świętego, XVI wiek, on, Pius IV, zakończył Sobór Trydencki. Pochodził z trochę bocznej linii medyceuszów i miał kiedyś powiedzieć w obecności Karola, swojego kuzyna, już wówczas biskupa Mediolanu, kardynała, że na całe szczęście następca świętego Piotra nie musi obecnie mówić: nie mam srebra ani złota, pokazując bogactwa Watykanu. I wtedy miał Karol Boromeusz, do stryja miał trochę więcej odwagi, powiedzieć: racja wasza świątobliwość, ale na całe nieszczęście następca świętego Piotra nie może powiedzieć: wstań i chodź. Czego życzę każdemu z nas, żebyśmy takiego nieszczęścia nie doświadczyli. I niech Pan Bóg w nas żyje. Dziękuję bardzo.